części zawodów w Synie Nadziei. Dzisiaj ostatnia konkurencja, czyli wyścig. Pierwszy wyścig będzie z przeszkodami terenowymi, a drugi będzie taki normalny, w którym to przetestujemy nasze konie wyścigowe oraz nowe konie. Także zapraszamy. Dlatego, że mamy dwa etapy wyścigów, to zwycięzca całego wyścigu, czyli obu etapów, otrzyma ten oto puchar. Oraz oczywiście nasze standardowe nagrody. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w terenie, więc żeby te nagrody się nie pogubiły, to będziemy je trzymać właśnie w takim pudełku. A teraz, bez naszych wstępów, chcielibyśmy Wam przedstawić naszych zawodników oraz przeszkody. Oto nasi dzisiejsi zawodnicy. Kamila na Gierze Mustang o imieniu Raven. Hanna na Klecz Pinto Meksikanie. Paulina na Ogierze Trakeńskim Firefly i Natalia na klaczy Schwarzwaldzkiej Ambrosii. Zobaczymy, jak nasi zawodnicy poradzą sobie z tymi terenowymi przeszkodami. Składają się one głównie z gałęzi i liści, a liście powodują to, że każdy koń nie w każdej chwili może się przewrócić. Także zobaczymy, jak sobie poradzą. Pora zaczynać. 3, 2, 1, start! Raven, co? Pamiętaj o naszym planie. Tak, oczywiście. Przed metą zaskoczymy ich i uciekniemy. Tak. Ej, Maxi, pamiętasz? Tak, pamiętam. Ale czy to na pewno dobry pomysł? Przecież od początku chciałaś uciec. Tak, ale nie w taki sposób. Chciałam po prostu w nocy gdzieś uciec do stajni, a nie tak. Zrobimy tak, jak jest w naszym planie. Raven jest cały czas na prowadzeniu, aż ten koń pędzi. Widać, że Firefly nie za bardzo zwraca uwagi na te przeszkody. Teraz przed naszymi zawodnikami dość trudna przeszkoda, ale zobaczymy, jak sobie z nią poradzą. Raven cały czas na prowadzeniu, ależ tylko nie pędzi. Słuchajcie, to ostatnia przeszkoda. Jak ją przekroczymy, to robimy raban. Jasne? Czyli zrzucamy jeźdźców i uciekamy. Tak, dokładnie. Ale gdzie mamy uciec? Ja nawet nie wiem gdzie. Ja znam tylko te tereny z naszej poprzedniej staniny. Jak mamy tutaj znaleźć nowe? Myślę, że jest tutaj jakieś stado. Na pewno je znajdziemy i poprosimy, aby nas przyjęli. A jeżeli nie będą chcieli? To już ich przekonam. I co, jak ci się podoba? Jest super, jest tutaj tak pięknie. Czekam, aż mama pojedzie. O, już tutaj są. Z zawodnikami ostatnia przeszkoda, najtrudniejsza. Muszą ją pokonać w dość nietypowy sposób.
No dobra. Teraz albo nigdy. Czy to na pana dobry pomysł? Ja też mam wątpliwości. Przestańcie. Chyba nie chcecie być cały czas w tej stajni, prawda? Mam tylko dosyć. No właśnie. Teraz jest najlepszy moment. Wow! Firefly wystartował! Dobrze, Firefly. Świetnie. Świetnie. Dosyć tego. Au! Uciekam. Chodźcie za mną! Niestety, Paulina musiała zrezygnować z wyścigu, bo została zrzucona przez konia. Zaraz się złapie. No dalej, Meksykano. Zrzucę ją. Ale ja... No dalej. Nie, tylko mi nie mów, że ci na niej zależy. Ha, au! Jest zadowolony jesteś? Oj, tak. A teraz chodźmy. Niby gdzie? Raven świetnie sobie radzi. O nie, Hana, co ci się stało? Zrzuciła mnie. Dalej, Raven, zrzucaj tego jeźdźca. Oczywiście. Au! Dobra, to uciekamy? Pewnie. Ale ja nadal nie wiem gdzie. No kurczę, przed siebie, no. Na pewno znajdziemy jakieś stado. No dobra, a jak się pozbędziemy tych sprzętów? Zaraz znajdziemy tutaj jakieś patyki czy coś, albo coś ostrego i zdejmiemy. No. Mamo! Dalej, ruszaj! Te konie najlepsze go wyrabiają. Chyba są dzikie. No dalej, Ambrosio. Co prawda Firefly teoretycznie wygrał. Ale tylko ty jesteś ze mną w siodle, więc my musimy wygrać. No dalej. Dajesz, mamo! O nie. Nie lubię tego. Dawaj, mamo! No, Ambrosio, szybciej! Ambrosio chyba się waha. Dawaj, mamo! Nie, ja nie mogę. Ambrosio, ruszaj! Coś ci jest, Ambrosio? Skręciłam kostkę. Gratulacje, wygrałaś. No, a włos, ale skręciłam kostkę. Silver, dlaczego musiałeś znowu tak krzyczeć? Rozpraszałeś mnie. No mamo, ja chciałam ci kibicować. No właśnie, nie możesz się tak za niego gniewać. Teraz już drugi raz to zrobiłeś i jestem na ciebie wściekła. Więc... Masz szlaban. Co? Ale ja tego nie zrobiłem! Silver! Co my teraz zrobimy? Ja muszę odebrać nagrodę. Spokojnie, ja go znajdę. Chyba im uciekłem. Au! Ale jak idziesz? Przepraszam, nie zauważyłem pana. I właściwie byłeś w naszej stajni? Nie, jestem tu nowy. Nazywam się Ford. No ładnie. Ja jestem Silver. Uciekam przed moimi rodzicami, nie widziałeś ich tu? Nie. Są tej w sumie raz, nie chcę. A co ci rodzice zrobili, że uciekłeś? Wiesz, wolałabym nie mówić. Zrobiłem coś, czego tak naprawdę nie jestem winny, krótko mówiąc. Okej. Okay. Jak chcesz, ja nie mam dzieci, możesz zostać ze mną. Serio? Miałbym przyjaciela w małej stajni. Wow! Tak! Super, znalazłam cię, synku. Wybacz, tato, ale teraz to jest mój ojciec. Co? Podobno. Oskarżyliście go o coś. Dostałem też szlaban. No, to prawda, to jego matka, ale niestety nie może przyjść, więc ja go szukam. Ale Silver, to nie jest twoja wina. Ale mama powiedziała... Wiesz, jak mama jest. Zawsze chce wygrywać. I zawsze ją rozpraszają jakieś hałasy podczas zawodów.
więc musisz o tym teraz wiedzieć. I najlepiej nie krzyczeć tak głośno, okej? No dobrze, a zniesie mi ten szlaban? Na pewno. Uwierz, jest zmęczona po tych zawodach, która jest frustrowana, więc mogła tak powiedzieć. Wrócisz do nas, czy wolisz zostać z tym, gdzie moje maniery? Ford się nazywam. Miło. Jesteś nowy? Tak. Wyszedłem oglądać zawody. I spotkałem tego malucha. Aha. Chodź, zaprowadzimy cię. I Silver, pamiętaj. Dobrze, będę już grzeczny, przepraszam. Och, Silver, tak strasznie się przepraszam. Nic nie szkodzi. Już będę wiedział, że nie mogę tak krzyczeć na zawodach. To dobrze. I dziękujemy ci, Ford, że go znalazłeś. Nie ma sprawy. Jakbyście potrzebowali niani, to chętnie się nim zajmę. Albo ewentualnie moja żona, jak przyjedzie. Ale naprawdę nie masz dzieci? Bo tutaj w naszej stajni jest taki roczniak szwarcwaldzki. To nie jest nasz syn. Nazywa się Uran. Może byś go spytał o jego rodziców? Czemu nie? Nie ma, konie uciekły. No wiem przecież. Co my mamy teraz zrobić? Mamy ich szukać? Nie, są zawody. Poszukamy ich w inny dzień. Teraz musimy je dokończyć. Ach, no dobra. Ale nie mogłybyśmy zrezygnować? Przecież chciałyście wziąć udział. Zresztą chcieliśmy przetestować te nowe konie. Musimy to teraz robić? Do przyszłego sezonu jest daleko. No dobrze. Na rozpoczęcie drugiego etapu zawodów. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, to tak naprawdę nie było żadnego zwycięzcy, bo połowa koni uciekła. Ale jedyny koń, który w miarę przebiegł ten etap, to była Ambrozja. Także gratulujemy i zapraszamy do drugiego etapu. A to zawodnicy drugiego etapu. Maja na Wolcie, Kamila na Starlight, Marta na Tysonie, czyli najlepszym ogierze, Morgan w swojej stajni poprzedniej. Nasz najlepszy koń wyścigowy w Stajni Nadziei, czyli Sekretariat, a z nim Paulina. I kolejny nowy koń, czyli Gracz Morgan, Vanessa i Hanna. Też to jest najlepsza klacz w swojej poprzedniej stajni. Zaczynaj start! Sekretariat musi wyścigować. Pani Morgan tuż za sekretariat z tyłu, a siostra sekretariata Volta na ostatnie okrążenie. Vanessa wychodzi na prowadzenie i wygrywa! To koniec naszych zawodów. Dziękujemy za oglądanie wszystkich konkurencji i zapraszamy na kolejne. W przyszłym roku oczywiście.